Ja, siostra Feliksa, profeska wieczysta Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, chcę dziś przed Tobą, Jezu, uczynić spowiedź generalną. Ty wiesz, że przez pychę, zazdrość i strach przed gruźlicą skrzywdziłam siostrę Faustynę. Rany, które zadałam siostrze Faustynie, one są we mnie. Ile ich było? Dużo. Cała codzienność. Przez przeszło 50 następnych lat mojego życia w zakonie chciałam o niej zapomnieć. A nie zrozumieć. Nie chciałam zrozumieć, że obcowanie z siostrą Faustyną było dla mnie łaską. Siostra Faustyna była wiecznym tułaczem naszego zgromadzenia. Wędrowała od domu do domu. Po raz pierwszy zobaczyłam siostrę Faustynę, kiedy przyszła do naszego domu. Obserwowałam ją wtedy z ciekawością, nie domyślając się nawet, jak bardzo zmieni moje życie. Szczęść Boże, siostra Faustyno. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze, że siostra już przyjechała. Niech będzie pochwalony. Witam serdecznie, Matkę Generalną. Jak droga? Dziękuję. Pójdę przywitać się z Panem Jezusem. Teraz pójdziemy coś zjeść do refektarza, a potem siostra się rozpakuje. Wszyscy oskarżyciele niewiasty grzesznej wyszli jeden za drugim i Jezus sam z nią wśród ludu pozostał. Rzekł jej tedy: niewiasto, gdzież są, co na cię skarżyli? Żaden cię nie potępił? Rzekła: żaden, panie. A Jezus powiedział: i ja ciebie nie potępię. Idź, a już więcej nie grzesz. Jak skończyła się podróż, matko? Trzymamy dom w Kiekszu? Matko Małgorzato, nie oddam Kieksza. I nie pójdzie na marne wysiłek matki Ksawery. Ach, tak, wiem. Ona dokonuje tam cudów. Dom jest bez światła, bez kanalizacji, a wychowanki... trudne. Z wyrokiem sądowym. Ależ matko, tam jest wielki duch. A ja sobie wszystko w podróży obliczyłam. Mamy 9 domów. Och, ja nie liczę filii. 1021 wychowanek i 304 siostry. A jeszcze nie mówię o domach nowo otwartych, na przykład w Kaliszu, 60 wychowanek. Matka Pelagia mówi, że ma jeszcze rok spłat długu w banku, wytrzyma.
Siostry dokupiły ziemi w Białej, a w przyszłym miesiącu pojadę do Rabki. No i derdy, nareszcie nasze, koniec remontów. Otwiera się jeszcze możliwość Lwowa. No, potrzeba dużo pieniędzy i pożyczka z banku. Siostra Faustyna została skierowana do pomocy w piekarni. A ja byłam wówczas wychowawczynią klasy. Siostra Feliksa to wielka nadzieja naszego domu. Wysoko urodzona, wykształcona. No i przede wszystkim wyrobiona duchowo. Prawda, matko? Ale ja siostrze pomogę. Ma jeszcze lata prób przed sobą. Marysiu. Marysiu, do szeregu. Szereg. Siostra Faustyna jest szczęśliwym dzieckiem Bożym. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Szczęść Boże. Co tam, pani Kowalowo? Wszyscy zdrowi? Zdrowi. Bułeczka dla pana. Dziękuję. Dziękujemy. Chlebuś z pieca prosto. Tak? Dwa chleby, proszę. Są takie jednakowe. Jednakowo bolą mnie nogi. Ja do kaplicy chodzę, żeby odpocząć, a nie cieszyć się modlitwą. Ja wiem, że siostra potrafi modlić się przy obowiązku. Ja nie potrafię. Bóg zawsze nad nami czuwa i znajduje rozwiązanie tam, gdzie ludzki umysł już go nie widzi. Jeśli człowiek wie, że Bóg jest dobry, miłosierny, że go przygarnie i że mu przebaczy, to człowiek przyjdzie do Boga. Jeśli myśli, że on jest tylko sprawiedliwy, to będzie się bał i nie przyjdzie. I zginie.
rano przyjeżdżają goście, trzeba piec torty. Siostro Faustyno, mateczka się zgodziła, żeby siostra poszła do tortów. Siostro Marcelino, siostra poradzi tu sama z porządkami? Tak. Chodźmy. Dziękuję, siostro. Panie mój, dopomóż mi, aby moje oczy były miłosierne, żebym zawsze upatrywała się tego, co piękne w duszach ludzkich. Dopomóż mi, żeby moje ręce i nogi były miłosierne. Dopomóż mi, żeby moje serce było miłosierne. O Jezu, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. Siostro, proszę się za mnie pomodlić, proszę, siostro, za mnie i nie za mnie. Bez osobnego pozwolenia siostry nie wstaną, ani wcześniej, ani później, jak o godzinie przepisanej. Siostra łamie reguły. Przyszła do mnie siostra Wiktoryna. Prosiła o modlitwę, bardzo cierpiała. Nie mogłam jej odmówić. Siostra Wiktoryna nie żyje od roku. Stamtąd przyszła. Siostro Faustyno. Jezu, ratuj mnie. Chcę tylko, żeby jakiś kapłan powiedział mi w Twoim imieniu, że jestem na dobrej drodze. Albo kazał odrzucić to wszystko. Nie mogę tak dłużej żyć. W głębi duszy czuję, że to wszystko od Ciebie pochodzi. Ale ponad to, co czuję, przedłożę zdanie spowiednika. Jeżeli każe, zamknę oczy, przestanę słyszeć i powiem nie. Tobie, który jesteś Jezusem. Ujrzałam Pana Jezusa w białej szacie. Jedną rękę miał
zniesioną jak do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty tutaj na piersiach. I z uchylenia szaty wychodziły dwa wielkie promienie. Jeden blady, a drugi czerwony. Patrzyłam na pana, patrzyłam i milczałam. A on powiedział: wymaluj obraz według tego, co widzisz. Z napisem: Jezu, ufam tobie. Powiedział mi: wymaluj obraz. Życie szare i monotonne. Ileż w tobie blasku. Żadna godzina nie jest podobna do drugiej. Zatem szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera? Nie zmieni się nigdy. Pieczętuje pieczęcią na wieki. Faustynka. Biedna Faustynka. Mówi się, że siostra ma jakieś wizje, że siostra jest fantastyczką. Niech się siostra przed tym broni. Ja przyniosłam obrazeczki, wszystkie z Panem Jezusem. Proszę, proszę brać. Czy siostra umie malować? To wszystko, co mi opowiedziałaś, jest piękne, ale to dotyczy twojej duszy, rozumiesz? Ten obraz trzeba malować w swoim sercu. Proszę ojca, ale ja naprawdę widziałam Pana Jezusa. Ja dostałam polecenie. Jeżeli cię to uspokoi, to dwa dni temu widziała go inna siostra. Ale ty go maluj. Maluj go w swojej duszy. Jezu, udziel tych łask komu innemu, bo ja z nich nie umiem korzystać. Proszę, nie powierzaj mi rzeczy tak wielkich. Marnuję je tylko. Wiesz przecież.
jego szata była biała. Jedną rękę miał zniesioną, jak do błogosławieństwa. Co to jest? Krew i woda. Aha. Serce. Lepiej, żeby siostra rozmawiała o tym z przełożonymi. Już rozmawiałam, ojcze. Więc jeszcze raz trzeba. Słuchaj, córko. Bywają różne złudzenia, rozumiesz? Ja ojcze jej nie szukam. Same przychodzą. Powiadam, rozmawiaj z matkami. Cóż ja mogę? Ja nie wiem, co na siostry działa. Ja siostry nie rozumiem. Mateczko kochana, trzeba namalować ten obraz. Pan Jezus bardzo prosi. A wszyscy ludzie go potrzebują. I nasze siostry też. Proszę, mateczko. Mówię nie. Żadnego obrazu, żadnych głoszeń. Żadnych nowinek w kościele. Sprawa siostry Faustyny nie została postawiona jasno. My udajemy tylko, że nic się nie dzieje. Ależ matko, co? Co się dzieje? Mnie to niepokoi. Czy nie należałoby tej sprawy dać pod ocenę jakiegoś wytrawnego teologa? Ależ, mateczko, nie ma żadnej potrzeby. Załatwimy to we własnym zakresie. O, na szczęście nic nie wyszło poza mury zgromadzenia. Jaka jest decyzja matki? Przenoszę siostrę Faustynę do domu w Wilnie. Podjęłam jeszcze jedną decyzję. Pojedzie siostra do Wilna i obejmie tam klasę. Dlaczego, matko, takie wygnanie? Potrzeba jest ducha młodego, rozpalonego miłością. Masz słuchać serca i modlić się o światło. Jesteś młoda, jesteś dobra. Bóg nie poskąpił ci łaski rozumu. Musisz tylko modlić się, patrzeć w siebie, słuchać i słyszeć. Pojedzie siostra do Wilna i będzie się tam wszystkiemu przyglądać. Uważałam siostrę Faustynę za przyczynę mojego wygnania. Dziękuję.
dobre siostry. Ale stary człowiek nie musi dużo jeść. Ja mam, panie, pozwolenie od przełożonych i spowiednika na ten dzień, na tę moją spowiedź przed tobą. W Wilnie siostra Faustyna znalazła dobrego spowiednika, który jej wysłuchał i pomógł. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Matka Generalna prosiła pozdrowić matkę przełożoną. Bóg zapłać. Klęcznik siostry będzie. Dziękuję, mateczko. Szczęść Boże. Szczęść Boże. To będzie cela siostry. Bóg zapłać kochanej matce. Proszę matki przełożonej, ksiądz Sopoćko czeka w wirydarzu. Tu będzie dobrze, siostro. Faustyno. Cieszę się, że ksiądz profesor znalazł jednak dla nas chwilę. Przejdźmy dalej do ogrodu. Ten kawałek to siostra będzie miała pod truskawki. Dawniej były, ale teraz... Siostra zeszli? Tak. To dobrze. To znaczy, chciałem powiedzieć, że pójdzie bardzo dobrze. Więc jak mówiłem, truskawki aż pod sam mur. O, tutaj grządki pod jarzyny i tam, a za nimi będą pomidory. Oj, trzeba się tu nachodzić, naschylać. A ty skąd się tu wziąłeś? Taki samiutki. Niech brat patrzy, jak to się dzielnie pnie w górę. A jaki zawadiacki. Padło jedno ziarenko, puściło korzonek. Tak sobie wzrasta do nieba. Na chwałę Boga. Ty, korzonku, znasz moc Stwórcy, prawda? To siostra od jednego ziarna fasoli doszła do mocy niebieskiej? A jak jest, bracie? Czy inaczej? Przyjechałaś i orzekłaś, że mamy kochać Boga jako miłosiernego, że przed Jego sprawiedliwością jest Jego miłosierdzie. Mam iść i powiedzieć kapłanom, że pokazują niedoskonały obraz Boga. Ja? Takim, że ja jestem. Wszystkie łaski, jakich udziela mi Jezus, przychodzą przez cierpienie. Pytam Go. Dlaczego, panie? Dlaczego właśnie mnie wybrałeś? Takie narzędzie marne. Ojcze, dlaczego nie mam rozumu mędrców? Tylko serce. Dlaczego tylko to mam? Czarna jest moja nędza. Suscipe sancte pater omnipotens eterne Deus ha immaculatum postium ego indignus famulus offerotibi Deo meo vivo et vero. Jeżeli moje cierpienie
Pro nostra et totius mundi salute, cum odore suavitatis ascendat. Amen. Wobec nieba i ziemi, wobec wszystkich chórów anielskich, wobec Najświętszej Marii Panny i wszystkich mocy niebieskich, oświadczam Bogu, w Trójcy Jedynemu, że dziś, w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, składam dobrowolnie ofiarę z siebie za nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza za te dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże. Ofiara ta polega na tym, że przyjmuje na siebie wszystkie cierpienia, lęki i trwogi, jakimi są napełnieni grzesznicy, a w zamian oddaje im wszystkie pociechy, jakie mam w sercu, płynące z obcowania z Bogiem. Modliłyśmy się wszystkie w kaplicy. Poczułam nagle, że jestem obecna w jej modlitwie. Ogarnęła sobą całe nasze zgromadzenie. Później nie zastanawiałam się nigdy głębiej nad swoją nową myślą. Nie było czasu, panie. Konfesjonał proszę postawić podobno. Podobno, proszę. Tutaj będę spowiadał siostrę Faustynę, żeby innym nie przeszkadzać długością spowiedzi. Niech i tak będzie. Nagle zobaczyłam Pana Jezusa. Był w białej szacie. Jedną rękę miał wzniesioną, jak do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. I z uchylenia tej szaty wychodziły dwa wielkie promienie, jeden blady, a drugi czerwony. Patrzyłam się na Pana, patrzyłam i milczałam, a On powiedział mi: namaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Powiedział mi: namaluj obraz, a ja nie umiem malować. Powiedział mi: namaluj obraz, a ja nie umiem malować. Naprawdę muszę złożyć urząd spowiednika w waszym zgromadzeniu. Matka przełożona przecież wie, że mam zajęcia w seminarium. Domyślam się, że chodzi tutaj jeszcze o coś innego. No, dobrze, matko. Rzeczywiście chodzi o siostrę Faustynę. Rozmawiałem z nią i przyznaję, że nie wiem, co robić. A co ja powinnam zrobić, księże profesorze? Trzeba ostrożności. Muszę mieć pewność. Otóż potrzebne są wszystkie badania siostry Faustyny. Należy przeprowadzić badania szczególne. Badania psychiatryczne. Matka mnie rozumie. Siostra Maria Faustyna Kowalska. Skąd siostra pochodzi? Ze wsi Głogowiec, w parafii Świnice. To jest jakieś 50 kilometrów od Łodzi. Wykształcenie? 3 klasy szkoły powszechnej. Jak długo trwa pobyt siostry w zakonie? 8,5 roku. Jakie były motywy wstąpienia? Kiedy miałam 7 lat, po raz pierwszy usłyszałam głos Boży,
duszy. Długo się opierałam, bo nie miałam pozwolenia rodziców. Ale w końcu poszłam za tym głosem. Niech siostra o tym opowie. To tajemnica mojej duszy. Czy stosuje siostra głodówki? Nie. Czasami proszę o pozwolenie na zmniejszenie racji. Albo o sam chleb. Czy stara się siostra nie sypiać przez parę nocy z rzędu? Nie. Staram się dobrze wypocząć. Mam dużo pracy. Muszę mieć siły. Szuka siostra odosobnienia? Nie. Nie przy moich obowiązkach. Staram się o ciszę wewnętrzną. Czuje się siostra winna? Nie. Czy czuje się siostra zagrożona, na przykład sądem ostatecznym? Nie. Boże mój. Nie. Czy pragnie siostra swojej śmierci, żeby uwolnić ludzkość od grzechu? Na podstawie przeprowadzonego wywiadu orzeka się. Struktura osobowości spójna. Poddana badaniom zakonnica na pytania odpowiada gramatycznie, rzeczowo i logicznie. Nie stwierdza się objawów choroby psychicznej. Obserwowałam ją, ale widziałam w niej tylko to, co chciałam widzieć. Siostrę wyznaczoną do prac fizycznych, której za dużo się zdawało. Szła kiedyś korytarzem, taka rozpromieniona, a ja syknęłam głośno. Patrzcie, królewno. A ona powiedziała, że właśnie przyjęła Pana Jezusa. I płynie w niej krew królewska. Matko Boga, Maryjo Najświętsza, Ty w szczególniejszy sposób jesteś teraz moją matką. Bowiem Syn Twój ukochany jest moim oblubieńcem. Ze względu na Syna musisz mnie kochać. Poznałam w krótkim czasie, że moja ofiara jest miła Bogu. Dusza stała się pełna niepokoju i udręki. Oschła. Sercu mam niepewność. I rozpacz. To jest stan biednych dusz, który przyjęłam na siebie. Boję się złudzenia. Boję się halucynacji, urojeń. Będę czekać. Muszę i będę nie dowierzać. Będę się modlić, myśleć, badać. Będę się radzić światłych kapłanów, ale będę czekać. Siostro Faustyno, znalazłem malarza. Będzie malował Pana Jezusa takiego, jak jego siostra widuje. Niech będzie popalony Jezus, który jest na relikwie.
Siostro, czy Pan Jezus wtedy szedł, czy stał? Proszę opisać. Pan przyszedł w nocy. Jego szata była biała. Jedną rękę miał zniesioną do błogosławieństwa, a drugą dotykał szaty tutaj na piersiach. I z uchylenia tej szaty wychodziły dwa promienie. Blady i czerwony. Patrzyłam na pana. Patrzyłam. I milczałam. Bałam się. I miałam radość w duszy. Do mnie, siostry. Do mojej celi. Niech siostra prędko biegnie po lekarza. Nie ma zagrożenia dla życia. Chwała Bogu. To udar słoneczny. Jest już przytomna. Prosiła księdza z olejami świętymi. Tak. Bóg zapłać. Do widzenia. Stanął nagle Jezus przede mną. Obnażony z szat. Powiedział mi Jezus, oblubienica musi być podobna do oblubieńca swego. Zrozumiałam te słowa. Ja chcę być podobna do Ciebie, Jezu. Do Ciebie ukrzyżowanego, upokorzonego, umęczonego, wyniszczonego. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Extinguator in te omnis virtus diaboli per imposizione manus Deo et per donatione gloriosa et sacra.
Zasnęła. Księże profesorze, nie wiem, co będzie dalej. W jaki sposób jej jest potrzebna pomoc? Matko, jeżeli to jest dzieło Boże, to my tutaj nic nie znaczymy. Czy to aż tak należy myśleć? Nie wiem, matko. Naprawdę nie wiem. Modlę się o światło, czytam, rozmyślam. Cóż mogę więcej zrobić? Nic, matko. Nic nie wiem. Wszystko wskazuje na to, że to sprawa Boża. Święto? Tak. Pan Jezus o tym przypomina? Ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy. Święto Miłosierdzia. Dlaczego nowe święto? Pan Jezus powiedział, że mimo jego gorzkiej męki ginie wiele dusz. I dlatego pragnie, żeby to święto było ucieczką i schronieniem dla wszystkich. Zwłaszcza dla grzeszników. Siostro, te spowiedzi są coraz dłuższe, dlatego na spowiedzi proszę oskarżać się z grzechów i zaniedbań, a resztę pisać w zeszycie. Pisać? Ja to mogę czytać, powiedzmy, raz na tydzień. O Boże. Mam spisać zetknięcia duszy mojej. O Boże, czyż można spisać biurem to, czym nieraz słów nie ma? Ale każesz pisać, to mi wystarcza. Cię, Panie, namaluje tak pięknym, jak jesteś. Matko, czy na siostrze Faustynie można się wzorować? Matka generalna napisała mi, żebym szukała najlepszych wzorów. Lepiej wzorować się na Matce Boskiej. Nowy obraz, nowe święto. Księże profesorze. Może to nawet i słuszne, ale... Adres chyba nie ten, co? Metropolia Wileńska nie powinna przed Warszawską forować się. To może w uzgodnieniu z Warszawą jego ekscelencja wystąpi do Stolicy Świętej. Gorący ksiądz profesor Wodzie Kąpany, kto tu mówi o wystąpieniu? Uważasz, pośpiech może nam tylko wszystko zepsuć. Dzieła Boże idą powoli. Ja myślę, niech to się może jakoś samo ułoży, co? No tak. Bo wielkość Kościoła jest w jego rozwadze. A przecież nie będę jej niszczył, to jest fundament. Ja też się kiedyś zżymałem na powolność Kościoła. Uważałem, że niczego tutaj nie można przeprowadzić, a popatrz.
przez to, że taki niezmienny, trwa. I uważaj, mimo że taki niezmienny, trwa. Rozumiesz to? To znaczy, mamy jeszcze czas. Ksiądz nie zajrzał jeszcze w wieczność. Ja tam już prawie stoję. Obraz technicznie chyba jest dobry, ale jej się nie podobał. Ale pięknie mówi o miłosierdziu Boga. Mówi, że to największy przymiot Boga. Nie wierzyłem. Wciąż się zastanawiałem, skąd się to u niej bierze. Nie wnosi niczego nowego, ale... ale wzbogaca te tajemnice naszej wiary. I patrz tu. Święty Tomasz. Święty Fulgencjusz. Święty Ildefons. A, tu jest najwięcej. Święty Augustyn komentuje psalmy. Starzy ojcowie kościoła mówią o miłosierdziu Bożym, nazywając je największym przymiotem Boga. Rozumiesz? Przecież ona tego nie czytała. Ma dane. A jednak obraz jej się nie podobał. Nawet płakała. Bo to nie w płótnie jest siła. Oto król miłosierdzia. Po uroczystościach w ostrej bramie obraz został ukryty w ciemnym korytarzu w klasztorze sióstr Bernardynek. Po 2 latach metropolita Wileński zgodził się na poświęcenie obrazu i umieszczenie go w kościele świętego Michała. Z zastrzeżeniem, że nie wolno go powiesić w ołtarzu i nie wolno mówić o jego pochodzeniu. Zrozumiałam wielką prawdę. Bóg nie odmówi mi niczego, kiedy płakam go głosem jego syna. Moja ofiara jest niczym, ale kiedy łączę ją z ofiarą Jezusa, staje się wszechmocna. Bóg kocha nas w swoim synu. Płakam go przez ukrwawione ręce Jezusa. Przez jego pokrwawione nogi, przez umęczoną głowę. Czuję, że uchylę zasłony nieba, żeby ziemia wiedziała o dobroci Jezusa. Siostro, ćwicz się w pokorze, ja proszę. Bóg żąda nowego zgromadzenia, żeby wypraszało miłosierdzie. Żeby je kusiło. Czy mam wystąpić stąd? Z tego zgromadzenia? Żeby być tam? To niemożliwe. Niemożliwe. Siostro! 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 Matko Borgio!
oddychać. Zakasłać. Zabierzesz mnie w młodość, bądź błogosławiony. Dasz mi doczekać sędziwego wieku, bądź błogosławiony. Dasz zdrowie i siły, bądź błogosławiony. Przykujesz mnie na całe życie do łoża boleści. Bądź błogosławiony. To jest gruźlica. O. Musimy leczyć. Ale można leczyć. Trzeba próbować. Ale jest już późno. Nie wiem, czy Bóg mi przebaczył tamten czyn sprzed wielu lat. Ciągle się z tego spowiadam. Kapłani nakazują mi spokój. A ja go nie znajduję. Jezu, dziękuję Ci za przeciwności w moich zamiarach. Za słabe zdrowie, wyczerpanie sił. Za pokusy i różne doświadczenia. Lęki i niepewności, za godziny śmierci, za ciężkości walki w niej i za całą jej gorycz. Jezus powiedział. Kiedy powiedział? Teraz. Przed chwilą. Gdybym tylko mogła raz jeden zrozumieć to wszystko. Ale nie. Dane mi jest czuć się przy siostrze jak dziecko. Przywołuję zdrowy rozsądek. Proszę o spokój. A wciąż wszystko się rozpływa. Ogród płacze. Matko. Pada deszcz. Wielka miłość rzeczy małe potrafi zamieniać na rzeczy wielkie. I tylko miłość nadaje czynom naszą wartość. Im nasza miłość stanie się czystsza, tym ogień cierpień będzie miał w nas mniej do trawienia. I cierpienie przestanie być dla nas cierpieniem. Masz dar rozumienia rzeczy wyższych. Ja nie potrafię. Zanurz się w dobroci Boga. Boli go twoje niedowierzanie.
prosiłam matkę, żeby zabrała siostrę Faustyny z Wilna. Bo się przed nią poniżyłam. Widziałam, jak szybuje w górę, a ja przy niej pełznę jak robak. Siostra Faustyna wróciła do naszego domu, ale wkrótce i ja podążyłam za nią. Szczęść Boże, Faustynko. Bóg zapłać. Matka przełożona przysyła mnie do pomocy. Dużo pracy. Ale zrobimy to. Dla Pana Jezusa. Niezdrowo tak w tej piwnicy. Może byśmy wyszły trochę na słońce. Dobrze. Zrobimy wyścigi. Do Matki Boskiej. Następnym razem wygrasz. Wracajmy do pracy. Obiecałyśmy. Zaczynam dzień walką. I kończę go walką. Zaledwie się uprzątnę z jedną trudnością, to na jej miejsce powstaje 10 do zwalczenia. Ale nie martwię się tym. Rzucam się w objęcia Ojca Niebieskiego. I ufam, że nie zginę. Kiedy siostra Faustyna leżała w szpitalu, poprosiła o pozwolenie powrotu do domu. Czuła zbliżającą się śmierć. Chcę umierać w klasztorze, wśród swoich, powiedziała. Jezu, zabierz mnie wreszcie do siebie. Jestem na wygnaniu. Kiedy się wreszcie znajdę w domu Ojca naszego. Przechodźcie nigdy obojętnie obok chorej siostry. Nie przechodźcie, nie pytając, czy nie potrzebuje czegoś. Choćby to miała być mała rzecz. Nie przechodźcie.
Nie zdążyłam, panie. Nie zdążyłam. Zamknęło się serce moje na lata, co? Przez 50 lat żyłam tak, jak żyłam. Wciąż biegłam. Poprosiłam o furtę, bo kiedyś przyszedłeś tu w podartym płaszczu i z pobitą twarzą. Przyszedłeś do siostry Faustyny i prosiłeś o jedzenie. Ona cię poznała. Czekam w tej samej furcie. I nie przychodzisz do mnie. Chociaż jesteś wszędzie. Nie zapomnę o tobie, biedna ziemio. Choć czuję, że cała natychmiast zatonę w Bogu. Lecz nie będzie mi to przeszkadzało wrócić na ziemię i zachęcać duszę do ufności w miłosierdzie Boże.